Piłkarska Zielona Góra. Największa dawka futbolu w mieście. Od trzeciej ligi do A klasy. Rozmowy, analizy, ciekawostki. Piłkarska Zielona Góra w Radio Indeks. W piątki o 11.15. Gramy do jednej bramki. Dzień dobry, witam fanów futbolu Maciej Noskowicz i zapraszam na piłkarską zieloną górę dzisiaj naszym gościem Radosław Sylwestrzak, kapitan trzeciej ligowej lechii Zielona Góra w naszym studiu. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy już okłonęście? No pewnie tak, bo to już kilka dni temu po tym triumfie z liderem tabeli, na jego boisku 2 do 1. Liczyliście, że to tak się może skończyć w zespole? No, zdecydowanie. Po to gramy, i w każdym meczu, i jedziemy nawet na, na, na ligowego rywala na, do lidera, no, żeby wygrywać, żeby przywieźć trzy punkty. Tak samo gramy u siebie. Każdy mecz nastawiamy głowę na to, że, że, że gramy po zwycięstwo. No, i tak podchodzimy do, do każdego kolejnego. Pan mówi, jakby to było coś oczywistego, a ja sprawdzałem i czytałem fora kibicowskie po tym meczu. To zwłaszcza miejscowi nie mogli uwierzyć, jak drużyna. No, z czołówki tabeli, ale jednak nie z takiej ścisłej, przyjeżdża, i właściwie miałem takie wrażenie, jakbyście kontrolowali sytuację. Z punktu widzenia taktyki to tak wyglądało? Trochę tak, aczkolwiek ten mecz był bardzo fajny taki pod względem piłkarskim i my zagraliśmy fajną piłkę pod względem taktycznym, ale też trzeba przyznać rekordowi, że mieli swoje minuty i swój też plan na, na ten mecz, którym realizowali się bardzo dobrze, więc mógł się mecz podobać z punktu kibicowskiego. Wy weszliście naprawdę świetnie w ten okres, w rundę wiosenną, poza tym meczem ze Stilonem Gorzów, o którym mówi się tak, wygraliście, Stilon strzelał. Wiem, że to było kilka tygodni temu, natomiast tak się zastanawiam, czy z tej perspektywy czasu dzisiaj jeszcze mocniej nie szkoda tego, tej porażki w lubuskich derbach ze Stilonem? Pewnie, że szkoda. No, jakby nie patrzeć, inauguracja nie wyszła nam, jeśli chodzi o wynik. Patrząc na grę, no to wiadomym jest, że byliśmy zespołem, który dominował na tym boisku. I tak jak pan wspomniał, no, tutaj my graliśmy, oni strzelali. Też to zdarza się na wysokich poziomach, gdzieś za granicą takie mecze, więc przyjmujemy to, aczkolwiek na pewno żałujemy, bo bo kolejne trzy punkty byśmy mogli dopisać i, i też inaczej, też by tabela wyglądała. Aczkolwiek e, dużo, dużo gdzieś tam lekcji, dużo wniosków fajnych i wyciągnęliśmy i, i w każdym kolejnym meczu będziemy na pewno poprawiać to, co nie wyszło w, w Gorzowie. Czy Lechia Wiosenna jest mocno zróżnicowana, inna od Lechii Jesiennej? Pytam o taktykę, o warsztat, o kadrę, no to wiemy, że, że, że doszło do bardzo istotnych roszad. Jak z pana perspektywy yy, wygląda to porównanie obu Lechii? No, patrząc na kadrę, no to wiadomo jest to, że zostaliśmy wzmocnieni kilkoma zawodnikami, którzy grali na szczeblu centralnym i, i tu trzeba, nie trzeba ich przedstawiać, bo każdy dobrze wie, kto, kto gdzie grał. E, jeśli chodzi o taktykę, bądź taką jakby stricte piłkarski element naszego rzemiosła, no to uważam, że jesteśmy mocniejsi. Takie mam odczucia z boiska i też tak to wygląda i również na treningu. Jakość zespołu poszła mocno do góry. A przede wszystkim będziemy na pewno bardziej skuteczni w, w, każdym, w każdej formacji i co się przełoży na, na końcowy wynik. No właśnie, tak się zastanawiam, czy będziecie grali taki futbol ładny dla oka, czy ładny dla oka i jednocześnie skuteczny. Nie zawsze się to da pogodzić. Czy będzie to ukierunkowane mocniej na taką dyscyplinę taktyczną, że jednak ten wynik jest istotny. Czy to będzie wszystko po trochu, tak naprawdę? No przede wszystkim będziemy grać i skutecznie, i ładnie dla oka. Bo po to też Kibic przychodzi, żeby zobaczyć fajną piłkę, ale my też musimy być skuteczni w tym, co robimy. E, po to trenujemy, po to są te zasady, struktury, które z, no, zostały wprowadzone żebyśmy byli w 100% skuteczni w każdej formacji, tak jak już mówię, bo grając wysoko, grając cały czas odważnie, no my musimy być przede wszystkim bardzo mocno skuteczni w defensywie, żeby tak jak Stilon, tak jak pan wspomniał, że my graliśmy, oni strzelali, to żeby tak, takiego się już więcej nie powtórzyło. Wykorzystali wasze błędy de facto, ale one się mogą pojawiać, jeżeli się gra otwarty futbol też. Zdecydowanie, zawsze się będą pojawiać. Mhm. Radosław Sylwestrzak, naszym gościem, kapitan Zielonogórskiej Lechii, stawiamy kropkę na antenie, ale piłkarska Zielona Góra oczywiście cały czas trwa, jesteśmy w mediach z częściowych i w Index TV. Chciałem jeszcze o tę nową lechę zapytać w kontekście zmian w składzie. Na ile przyjście Rafała Figiela zmieniło optykę drużyny i te wszystkie parametry związane z taktyką, z dyscypliną na boisku? Eee, no Przede wszystkim Rafał przyszedł jako piłkarz i to trzeba przyznać, że jakość piłkarska jest na wysokim poziomie, to każdy widzi i każdy wie. Dostał dodatni jakby tu impuls pod kątem drużyny, bo eee, no od razu wskoczył i od razu daje nam swobodę i spokój przede wszystkim. No to jest to na pozycja tego środkowego pomocnika, gdzie można powiedzieć, że jest to mózg, serce, centrum takiego zespołu. No i on nadaje też ten rytm i ton grania. Jeśli chodzi o tutaj trenerski warsztat, no Rafał wiele lat spędził wcześniej w klubach, w których się szkolił od trenerów wysokiej jakby tutaj klasy, więc też trzeba przyznać, że jego warsztat trenerski jest na bardzo wysokim poziomie. I wraz z trenerem Andrzejem wprowadzają. E, wprowadzają te zasady i struktury do drużyny i uważam, że pomału, pomału funkcjonuje to coraz lepiej. Wiadomo jest to, że tak jak mówiłem, każdy będzie popełniał błędy, bo to się zdarza, ale z treningu na trening, z meczu na mecz, z analizy na analizę jest to zupełnie, zupełnie inny pogląd i my też odczuwamy to, że to idziemy w tym dobrym kierunku. Zdradzi Pan, otworzy Pan trochę tej kuchni? Ja wiem, że chyba, chyba niekoniecznie, ale ale trochę, jakby można było powiedzieć, na czym polega właśnie, na czym polegają te nowinki. Czy to są kwestie taktyczne, czy to są kwestie, no nie wiem jak to nazwać, związane z szeroko rozumianą dyscypliną taktyczną. To jedyne, co może powiedzieć, to to, że każdy z nas w grę w ustawienią ma swoje zasady i, i odnosimy się do struktury. I to wszystko w sumie, bo tak jak pan mówi, no to jest. Rywale o, też słuchają i oglądają, jasne. Chciałem zapytać o pana rolę w zespole, bo pan już jest tutaj, no jakiś czas, jak pan postrzega w ogóle swoją rolę, swoją obecność w zielonej górze? Jako Radosław Sylwestrzak. Ja się cieszę, że mogą tu wrócić przede wszystkim, bo też stąd wypłynąłem. Wiele lat się wychowywałem, w, co prawda, w UKP w, w szkółce, ale czuję, że Zielona Góra jest moim miastem. Mam żonę też stąd, więc można powiedzieć, że wróciłem do domu. Cieszę się, że trafiłem też na do drużyny, która chce się rozwijać, która chce grać w piłkę i, i, i gdzieś tam czerpać z tego. Też przyjemność i radość, bo, bo nie ma co ukrywać. No, po to też trenujemy i gramy, żeby z tego mieć, e, mieć radość. I zostałem przyjęty do drużyny bardzo dobrze, jako starszy, doświadczony, można zawodnik. Dużo ode mnie na pewno się wymaga z racji tego, że e, no już te parę lat ładnych gram. Więc mam nadzieję, że ta młodzież, która, która jest z nami i, i, i czerpie od nas, tak jak teraz, od Rafała, czy od właśnie chłopaków, czy od Sebastiana, będzie czerpać od nas jak najwięcej i będziemy mogli pomagać im, żeby oni wypłynęli na te głębokie wody stąd. Bo pan też jest takim doświadczonym zawodnikiem, nie ma się co oszukiwać, to nie jest tylko Rafał Figiel. No ale pan i krzostrowiec, i widzę łódź w tym CV piłkarskim jest się czym pochwalić. Jest taka świadomość, że do Pana też przychodzą tacy młodzi zawodnicy? Podpytują? Czy, czy, czy może z Pana strony to wychodzi? Tak, dużo rozmawiamy i z, nawet tu w drużynie pierwszej, bądź w, w naszych akademii i w drużynach juniorskich e, dużo rozmawiamy, dużo pytają jak tam właśnie w tym Widzewie było, bo to ich też ciekawi. I ja tu nie mam czego ukrywać, dzielę się z nimi bardzo mocno uwagami. Wiele im pomagam, chcę, żeby oni czerpali od nas jak najwięcej, bo będąc w ich wieku... Również chciałem, żeby ktoś tak mi pomagał. Miałem starszego brata, znaczy mam starszego brata, który grał w piłkę. Ja od niego czerpałem ale wiem, że w szatni, jeżeli jest ktoś taki, no to, to zawsze to pomaga dla, dla chłopaków. Nie? A szatnia ma taki nie chcę powiedzieć podział, ale takie bym powiedział grupy. Wy doświadczeni, taka trochę starszyzna typu Radosław Sylwestrzak, Rafał Figil czy Sebastian Górski także. No i ci młodsi, czy po prostu to jest jedna drużyna, wy się zawsze trzymacie razem, jakie dzieci autokarem, czy, czy jednak są takie podziały starsi-młodsi? Nie, no. nie ma takich podziałów i ja się z tego cieszę bardzo, bo my rozmawiamy ze wszystkimi i każdy z nas jest, można powiedzieć, Członkiem drużyny i to, czy jest starszy czy młodszy, to nie ma znaczenia. My też starsi nosimy bramki jak trzeba, więc nie ma tego takiego już utartego stereotypu, że starzy tu. No tak kiedyś tu. było, może pan tego też doświadczył? Oczywiście, że doświadczyłem, dlatego wiem, że to nie jest fajne i tutaj też my chcemy tą młodzież zachęcać, żeby oni... Od nas wbrali dużo i byli odważni przede wszystkim bo później na boisku my współpracujemy razem nie ma stary młody tylko ja też będę chciał wymagać od młodego ale również muszę od siebie dać e, poza, poza boiskiem bądź na boisku jak najwięcej żeby on z tego jak najwięcej czerpał Mówi pan o tej współpracy z młodymi i też chyba nie przez przypadek ponieważ pan na co dzień również trenuje y, piłkarzy młodych piłkarzy w Akademii Macieja Murawskiego jak pan postrzega tą swoją rolę jako nie tylko piłkarz trzecioligowej drużyny ale także trener Jestem trenerem motorycznym w Akademii i w strukturach juniorskich Lechii na Góra, więc no jest kontakt fajny. Ja uważam, że to jest świetna robota z młodzieżą. Ta młodzież chce pracować. Dla nich to są nowości, które, które gdzieś tam czerpią ode mnie, bo, bo tego wcześniej nie było. I ja się cieszę, że dostałem taką szansę pracy z nimi, ze względu na to, że ja się rozwijam przede wszystkim, ale mogę pomagać każdemu z nich. Każdego dnia, codziennie patrzę, jak jeden, drugi, trzeci robi postępy, i czują się mocniejsi, silniejsi na boisku, szybsi, a co za tym idzie, później przekłada się to wszystko na wynik. No i cieszy to, że, że nasza CLJ również teraz po okresie zimowym e, fajnie zaczęła, fajnie to spina, jeśli chodzi o wyniki. A jakie pan ma ruszynki, niech pan to? E, juniora w, w strukturach Lechi, juniora i trampkarza. Starszego oraz młodzika i rolika w Akademii u, u Murarskiego. A to jest, rozumiem, ten kierunek, którym chce pan podążać, czyli ta trenerka. No pewnie niech pan gra jak najdłużej, jako, jako ten czynny piłkarz zawodowy, natomiast y, trenerka, rozumiem, połknął pan Bakcyla. Mm, tak, i chciałbym się też tutaj ustosunkować, że gdzieś tam ta młodzież mnie bardziej interesuje, praca z młodzieżą, niż praca z, ze starszymi seniorami, z tego względu, że mm, no jednak. Kontakt z młodzieżą mam chyba troszeczkę taki łatwiejszy. Oni gdzieś są bardziej otwarci na tą pracę. Starszego trzeba trochę namawiać, trochę drusić śrubę, kręcić i tak. Wiem, jak to jest z doświadczenia, bo też byłem w drużynach, gdzie trenerzy motoryczni pracowali i wiem, jak trudno było im. Dojść do nas, do, znaczy do wszystkich jakby starszych, żeby coś zmienić, żeby czegoś spróbować, żeby jednak pracować jeszcze ciężej, a, a jednak tutaj młodzież czerpie jak najwięcej, dużo, dużo bierze nowych rzeczy, nowości, wprowadzają to w codzienny trening, typu rolowanie przed treningiem, po treningu, praca z mobilnością, więc tu cieszę się, że oni są otwarci, to jest raz, a dwa chętni do pracy. No i niech tak będzie, bo przecież to jest na rybek. To są ludzie, którzy będą za czas jakiś już w, drużyny, w pierwszej drużynie. Na to okay. liczymy przecież. Chciałem Pana zapytać o Lechie, o ten sezon. Właściwie o co Lechia gra dzisiaj tak naprawdę? Bo mówi się, że gdzieś tam w perspektywie jest to poszukiwanie szansy o awans do drugiej ligi. W tym sezonie, w tej chwili tracicie 11 punktów do rezerw śląska. Jaki wy macie cel zdefiniowany? Celem jest wygrywanie w każdym kolejnym meczu. To trzeba przyznać, że musimy się skupić na każdym kolejnym rywalu i, i na najbliższym spotkaniu. A co wyjdzie, jak to się potoczy, jeśli chodzi o końcową tabelę? to zobaczymy i wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej. Bo gdyby się udało nawet w tym roku, chociaż ta strata wydaje się bardzo duża, ale jakbyście tak grali, wygrywali mecz za meczem, to, to kto wie, co się wydarzy. Byście mieli chrapkę na to, żeby nawet w tym sezonie się pokusić o no, awans? Si się o tym głośno nie mówi. Po to właśnie gramy w każdym kolejnym meczu o zwycięstwo, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Ja uważam, że jeżeli przydarzy nam się taka super sprawa, że jednak na ten awans będzie w tym sezonie, no to wiadomo jest to, że głupiec by tylko nie brał tego. Trzeba by było stanąć na, 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 na rzęsach, żeby po prostu organizacyjnie to wszystko fajnie spiąć i żeby to, e, żeby to przyjąć. Ale przede wszystkim spokojnie tunujemy tutaj gdzieś nastrojem, musimy grać w każdym kolejnym meczu o zwycięstwo. I na tym się przede wszystkim skupiać. A ta lechia organizacyjnie, sportowo byłaby gotowa? No wiadomo, że największym problemem jest stadion dzisiaj, aczkolwiek mówi się już teraz, że, że w Zielonej Górze to stadion być może powstanie. Takie są głosy już oficjalne, chociażby prezydenta Zielonej Góry. Jak pan patrzy na to w takiej dłuższej perspektywie? Cieszę się, że są takie głosy, ale od, y, trzeba przejść też do realizacji. I to jest najważniejsze. Jeżeli wykonujemy pierwszy krok, to zróbmy to krok, krok drugi. I jeżeli będziemy mieli zapewnienie, że ten stadion powstanie i faktycznie zaczną się prace nad modernizacją tego dołka to wtedy jak najbardziej będę mówił, że, że tak, organizacyjnie będziemy gotowi. Bo to jest duży problem i, i faktycznie te zaplecze e, całe szatniowe plus, plus te stadion, to, to, to musi być, pewne są wymogi w graniu w drugiej lidze. No pytam, bo pan z niejednego pieca chleb jadł, dlatego może pan, y, nie mówię podpowiedzieć, bo myślę, że zarządcy doskonale wiedzą, ale z perspektywy piłkarza, tu ten stadion jest takim numerem jeden, y, jeżeli chodzi o takie wymogi, o oczekiwania? Myślę, że tak. Myślę, że tak, a czykolwiek wiadomo jest to, że to jest to, co się widzi, a tego, czego się nie widzi, to są struktury w klubie i, i, i sprawy organizacyjne, więc to jest na wysokim poziomie, ale wiadomo jest to, że druga liga też ma pewne wymogi. Wyjazdy dzień, dzień przed meczami. To Budżet musiałby być wyższy po prostu. To też jakby trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego mówię, to trzeba się do tego przygotować. A jeżeli się zdarzy tak, że w każdym kolejnym meczu będziemy wygrywać i suma sumarum będzie ten awans w zasięgu ręki, no to wiadomo jest to, że sportowo no, ambicja nam nakazuje na no to, żeby, żeby o niego powalczyć. Rzeczywiście, ta trzecia liga jest taka mega trudna, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Może niekoniecznie jest trudna pod względem poziomu sportowego, po, poziomu sportowego tylko jest tak, jest tak nieprzewidywalna, A. że ogólnie jadąc na, na każdy z innych stadionów jesteśmy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, bo tak na dobrą sprawę już spotkałem się z takimi meczami, gdzie, gdzie faktycznie no, myślisz, że za przeciwnik jest słabszy, no, ale ten przeciwnik robi rzeczy nieprzewidywalne, których nie, nie jesteś w stanie zanalizować z, z przebiegu wcześniejszych meczy. No i nagle czymś zaskakuje. No i wiadomo jest to, że często tutaj przypadek też e, i łód szczęścia ma swoją gdzieś tą rękę i no i trzeba być na to gotowym. Trzeba zrobić wszystko to, żeby, żeby tego przypadku było jak najmniej i żebyśmy to my, my kontrolowali zawsze każde spotkanie. A to ciekawe, co pan mówi, bo najczęściej w tym studiu y, bardzo często mówiło się o tym, że no, ta trzecia liga, te drużyny z Dolnego i Górnego Śląska, że one są trudne, że trudno awansować z tej grupy, trzeciej grupy trzeciej ligowych rozgrywek. a rozumiem, że. To akurat największy problem nie jest, tylko właśnie ta nieprzewidywalność. Trudno awansować jest z każdej grupy trzecioligowej ze względu na to, że jest jedno miejsce tylko, które jest premiowane awansem. I wydaje mi się, że to jest największy problem z tego względu, że w drugiej lidze jak spojrzymy, awansują dwie, trzy, pięć, cztery, cztery grają w barażach i o kolejne miejsce. Więc już jest łatwiej troszeczkę. A tutaj mając cztery grupy trzecioligowe, no jedno miejsce premiowane awansem, wiem, że to się ma zmienić, że ta druga drużyna ma też grać jakieś baraże między sobą, więc będzie na pewno troszkę łatwiej, aczkolwiek trzeba, wiadomo, liczyć to, że, że każda drużyna chce awansować, no bo po to przede wszystkim chce, się gra w piłkę, nie? Czy nieprzewidywalny jest Wasz najbliższy rywal, Karina Gubin, Co możemy powiedzieć o, o zespole stąd, z ziemi lubuskiej? Najbliższy Wasz rywal. Tak, nie można patrzeć w tabelę, trzeba, trzeba im oddać, że są nieprzewidywalni i na pewno bardzo mocno się przygotowaliśmy do tego meczu i będziemy jeszcze się przygotowywać, żeby, żeby jutro ich ich tutaj pokonać. A coś innego grają niż Stilon? Inna to jest piłka z taktycznego punktu widzenia? Na pewno grają bardziej otwarty futbol. Stilon jak z przebiegu meczu, mogę stwierdzić, troszkę zamurował tą, tą bramkę i, i, i grali, grali prosty futbol, a, a Karina jest drużyną, która, która chce grać w piłkę, która gra kombinacyjnie, bardzo dużo rotacji wykonują, więc jakby tutaj trzeba Trzeba być czujnym i uważnym. 15.30 mecz na stadionie przy Sulechowskiej, ale to nie jedyne wydarzenie piłkarskie w Zielonej Górze. Spójrzmy, jeżeli oglądacie naszą piłkarską Zieloną Górę w mediach społecznościowych, na grafice, bo sobota i niedziela sporo tych spotkań, zarówno jeżeli chodzi o trzecią ligę i o wspomniany mecz Lechi z Kariną, ale także czwarta liga, rezerwy Lechi w Dresdenku, CLJ, wyjazd do Sosnowca. No trudno tam będzie pewnie. O Oczywiście, ale... ale gdzie jest łatwo. <noise> Dokładnie. No to to jest sobota, tak jak mówiliśmy, sporo spotkań, ale nie tylko te trzy mecze, również w niższych klasach w klasie A. Też warto wybrać się na mecze w zielonej górze, ale także w okolicach, bo drząkawianka, Henowianka grają siebie i Karzawada i Spartawzyca na wyjazdach, ale tak jak wspominaliśmy, nie tylko sobota, również niedziela i zielonogórska klasa okręgowa drużyny z Czerwieńska i z Przylepu również mają swoje mecze. Przylep oczywiście w B-klasie. Sporo tego grania piłkarskiego. No wiosna, proszę pana, no to, to oczywiście. grajcie i wygrywajcie. Tak można byłoby powiedzieć. Nie lubimy się bawić w bukmacherka, ale trzy punkty rozumiem, Lechi. Napisać trzeba będzie po meczu. Zdecydowanie będziemy to walczyć. No to Oby tak było. Radosław Sylwestrza, kapitan trzeciej ligowej Lechy Zielona Góra, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym Ja również filmie. dziękuję. No i zapraszamy kibiców futbolu w każdy piątek o 11.15 do nas na Piłkarską Zieloną Górę. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Piłkarska Zielona Góra. Największa dawka futbolu w mieście. Od trzeciej ligi do A klasy. Rozmowy, analizy, ciekawostki. Piłkarska Zielona Góra w Radio Indeks. W piątki o 11.15. Gramy do jednej bramki.